Siad, szybka podbitka, siema! Potrzebne mi to auto! Co, crazy? Chodź, zabiorę cię na podróż. Nie chcesz? Ej, no chodź, przejedziemy się. Zabiorę cię właśnie tam. Mrugnij dwa razy, jak baba cię bije w dom. Ja pierdyle mrugnął, ty! Widziałeś to? Wysiadasz. Wysiadaj się, kurwo. Sam się wysiadaj, ty. Ty będą mnie porywać, ja pierdyle. Łapy podnosisz. Kurwo. Dobra, biorę pasata. Uciekamy. Te co, wypierdzielaj mnie. Nie zalamy. No nie, oddaj mnie pasat! Ja pierdyle! Halo, mój pasat, oddawaj pasata! No chodź na te pięści, co? Wysiadaj z tego auta, łapy do góry! Wysiadaj, powiedziałem! Siemano, ja jestem Gradu, a to jest odcinek z GTA RP. Jeżeli chcesz więcej GTA, zapraszam Ciebie na transmisje, które zazwyczaj odbywają się po godzinie 20. A żeby je nie ominąć, zostaw subskrypcję oraz kliknij dzwoneczek. A jeżeli to mnie pomagam, to zapraszam Cię na Instagrama oraz na grupę Gradobice. Siemano. Ty, tam jedzie, dawaj mnie to auto, pa. Panie i panowie, jedzie sąsiad, szybka podbitka, siema. Potrzebne mi to auto. Co, crazy? Zacznijmy bój o to auto. Kurwa, wiem, że groźnie wyglądam. Wypadź z tego auta, już. Ja jestem Janusz, kobieto, ja normal... Chcesz się ze mną przejechać? Jezus, jak się ze mną przejedziesz? Chodź, zabiorę cię na podróż. Nie chcesz? Ej, no chodź, przejedziemy się. Zabiorę cię właśnie tam, gdzie drzwi z buta kopał Jean-Claude Van Damme. Czego ten tam ucieka? Bo się boi, wiesz, bo ja tak groźnie wyglądam. Jezus! Ty, a co ty robisz na środku drogi, człowieku? Jezu! Przecież się zapytaj. Jakbyś tak oceniał moją stylówkę od 1 do 3, to ile byś mi dał? 3,5, pięknie. 3,5, trzeba go ściszyć, bo za głośno gada. Ile? 3,5? Może iść pan na miasto na spokojnie. Ty, ale ktoś tu wciula wali, bo od 1 do 3 było w skali, ty. To 3. Ty gruby się cofnął po auto, sio! Pryspanik? Ty! What the hell, co? I to jestem ja, Janusz, jaki hel znowu, co? Helem nie biorę helu, żeby tak mówić, taki mam głos od picia bimbru. Dobry chociaż? Poznajcie się, to jest nieznajomy, to jest właściciel tego auta. Dzień dobry, ja jestem Janusz. Ja jestem Matt. I Matt? Tak. Co ty gadasz, z tobą to bym w szachy grał. To jest szach, to jest Matt. Kurwa, zajebiście, dobry jesteś w szachy? Ja? Ja nie grałem nigdy, to ja nie wiem. No to skąd masz taką ksywkę? A imię? Imię? Tak. Kto cię tak skrzywdził? Boże kochany, współczuję ci. Chcesz piwo w zamian za to, czy coś? Uważaj, ty jedzie! Ty, gruby! Przecież ty pół pasa zajmujesz, wiesz, żeby cię przejechał? Co się tak na mnie patrzysz? Dobra, zmierzymy się wzrokiem. Powiem ci, że jak na ciebie patrzę, to ty jesteś lepszym Januszem jak ja! Mrugnij dwa razy, jak baba cię bije w domu. Ja pierdyle mrugnął, ty! Widziałeś to? Oh shit, no ciężko masz. Kurwa, mrugnął dwa razy, pa, baba go bije w domu. Jak chcesz, to ci pomogę, ty! Może się przejedziesz moim nowym autem? Zapomniałem, że to twoje auto. Wariaty dobre. Ty, Mada, ty młody jakiś jesteś, jakie oczka, kurwa, niebieskie? 21 lat, pierwszy. Cześć wam wszystkim, widzowie, 21 lat? Kurwa, to 2 lata starszy od mojego Pioterka byś był. Serio. Dobra, może zejdźmy z drogi. Okej, ja i tak na razie idę. Jak się nauczysz, to pierdzę. Do widzenia. A może cię podwieźć? Nie, dam sobie radę. Na pewno? Dobra. Jedziemy, widzowie, zostawcie wszyscy łapę w górę. You've got it! Dobra, jedziemy, kurwa, pa! Juhu! Ale to chodzi, ty różowy szybszy jakiś, pa! Juhu! Zobacz, co się dzieje! Ha, kurwa, różowy! Za ile? TWT! 300K! I krata wódki? Wódki, 300 tysięcy i krata wódki oraz mój podpis na desce rozdzielczej. O! No to jest propozycja nie do odrzucenia, kurwa!
papa, no przecież jak on tego nie weźmie, to debil, kurwa. Dobra, dobra. 290 kadam. Pa. W tym momencie obrażasz. W tym momencie obrażasz. Motoryzację. Wysiadasz. Wysiadaj się, kurwo. Sam się wysiadaj, ty. Mówi wysiadaj, ja sam wysiadł. No debil. Ty będą mnie porywać, ja pierdyl! Zatrzymujesz się, kurwa. Ty! Łapy podnosisz. Chuj go. Ja czuję, ta? Ja nie mam kierunek. Kurwa, co? Dobra, biorę pasata. Uciekamy. Te, co? Wypierdzielaj mnie! Spierdalamy. No nie, oddaj mnie pasat! Ja pierdyle! Mój pasat! I tam! Mój pasat! Proszę, oddaj mnie pasata! Ty zawiózłbyś mnie na komendę? A to nie twój pasat? Ty mój pasat! Dobra, teraz ze sobą. Pak, jest ktoś tam. Kurwa, dobra, gonimy. Wsiadłem w złe drzwi. Czekaj! Gonimy! Czekaj! Gdzie mój pasat? Ty mój pasat odjechał? Ja pierdyle, wsiadłem gonimy nie w to go. Auto. Ty kolejny pasat, no co tu się dzieje, ty? Gonimy, dawaj. Nie no, musimy odzyskać pasata, no co ty? Goń go. Kuźwa, ale nie mam, mam tylko klucz. On nie umie jeździć, ha kurwa. Zaraz mu puści uszczelka pod głowicą, bo on się nie zna, wiesz? Jak coś, to go leciutko spituje. Ta, leciutko możesz go uderzyć, dawaj. Kurwa, ja impreza... Trochę wolniejsi jesteśmy. Impreza normalnie jak na wsi, wyścig z sąsiadem, pa, dawaj go. Dawaj. Halo! No, halo? Halo, mój pasat, oddawaj pasata! No zobacz, co zagnuj! Dawaj, kurwa, Krzychu, firmowe paliwo! Ciśniesz, weteryniarz, dawaj! Ty się na zwierzętach znosz, to ciśniesz jak dzika kuna wagresz, dawaj! Jak pitbull w kury musisz! Ja się nie odzywam, ja się skupiam. Dobra, skup się, ja cię będę nawigował. Cały czas prosto, 120 przez skrzyżowanie. Właśnie weźmie jakiś kredyt, a nie daj... Pa! Był tam? Nie był, ale policja jest chyba. Dawaj do policjantów, dawaj! Jezus, no moje serce, no mo... Stawaj! Panie policjancie, tragedia, pasata mi ukradli, ten różowy to był mój! Ten badziory mi zabrały! To na komendę pan przyjedzie, to zgłosi. Trzeba szybko załatwić. Aha. Proszę, panie policjancie, mam jedną prośbę. Słucham. Jakby pan policjant się obrócił na chwilę na bok, mógłbym temu delikwentowi strzelić w pysk, że mi pasata ukradł? Nie. Kurde, no ja chciał, no panie policjancie, dogadamy się. Zgłosi pan na komendę i... Panie policjancie, niech pan weźmie pod uwagę, że pasat to był dobro narodowe i proszę go tam bardzo skarcić, dobrze? Ja jedzie pasat! Pasat! Halo! Co? Kurna, mać złodzieje w tym mieście. Kuźwa! Ty, a może ja ukradnę im to czerwone? To szybsze było. Pan, nie będziemy złodziejami. Dobry. Popatrzcie. Sprawa. Jedziecie za mną, GPS-a już mam, Pablo pasata mi ukradli, 150 tysięcy o kupu chcą. Słyszysz? Pablo, pomożecie? No nas jest dwóch, ale dawaj, lecimy. Dobra, to jedzie. A mają pompy? Nie wiem, jedźcie za nami, jak dobra. Coś tu, dobra, jak będą mieli pompy, to najwyżej przypał, chuj z pasata. Walimy ich, Janusz, dawaj, lecimy za grubo. Dawaj. Ty to, Pedro, chodź tam tym autem, pojedziemy, ho. Dobra, pojedziemy waszym, dobra? Dobra. Sklepuj ci piesa. Nie ma ich tu.
Jest Passat. O, jest Passat. Jest Passat. Ty. Podejrzewam, że gdzieś z tyłu mogą być. Pewnie tak. Co tu się dzieje? Wysiadamy? Jeden niech wysiądzie. Idźmy tego Passata. Ty. Ja się trochę cykam. Kurwa, chłodnice rozwaliły mędy, no. I oni tu gdzieś sam, na pewno. Co z tym Passatem? Naweta potrzebna. Ty nie wsiądziesz na pewno. Ej, oni nas obserwują. Piszę, czy się Audi włożę. Obserwują nas gdzieś stąd. Janusz. No? Napraw Passata i zawijamy się, nie się nie bój. Kuźwa, nie mam naprawek. Dobra. Ja mam. Podejdź, podejdź, tu ci dam przez okno. Tu. Dobra, dobra. Z drugiej strony. Z drugiej strony. Dobra, dobra, dobra. Którym się? Samochód jest zamknięty. Jak się naprawia auto? Ty, chodź no tu. Nawet się nie da, nie? Ty, jak się auto naprawia? Kurwa, ja nie byłem nigdy mechanikiem, ty. Ja zawsze do warsztatu dawałem. Chcesz naprawić zestaw? Dam ci. Ale nie wsiądzie nawet to. Żeby naprawić. Mechanik potrzebny. Masz, spróbuj. Ale mówię ci, że mechanik ci jest potrzebny. Janusz. Co nie robię? Auto jest ładowane. Nie da się naprawić. Nie da się naprawić. Dostałem SMS-a, że Passat ma wymienione zamki. Zostawcie tam gotówkę i odjeżdżajcie. My weźmiemy i... Jak potem... wymienione zamki? A otwierałeś? No i kurwa się nie da, ty. Coś jest nie tak. Kurwa, wypuść mnie, bo zaraz chodź za pierdolę tu. O kurwa! Pablo, wychodź z tej wody, Pablo! Ty nie, no zaraz się wkurzę, kurwa, szukamy ich, Pedro? Na mechanika co zadzwoni, żeby holownikiem przyjechali. Dzwoń po mechanika, nie poddamy, kurwa, jak ktoś tutaj przyjdzie, to pistolet wyjmuję, mam to w dupie. Pablo, mamy złoty pomysł. Dzwonimy po mechanika. Dokładnie, niech przyjedzie z tym zaczepem. No. A jak ktoś będzie tu coś burzył, to wyjmujemy pistolety i pif i pif i pafy. Dokładnie, weź na tego. Wsiądź, Barry, ja wsiądę na dobre, tym lewileniu. Dobrze, panie Januszu. Odbierze sobie pan z ten... Z odholownika. Tak, jasne. Panie, ile się należy za pomoc? Nic się nie należy. Nic się nie zależy, bo nawet nie pomogłem. Nic nie zależy. Pan Heniowi podziękuję. A, no. Dobrze. Dzięki, chłopaki, za pomoc. A, dziękujemy również. Dobra, ja nie zawracam gitary już tutaj. I gościu. Po mnie. I gościu, kurwa. Byłego wieczoru. I gościu, nie żyjesz, nie? Pa, pa, pa. Zoba. I się boi odebrać. Tak, słucham. I dzień dobry, witaj serdecznie, gościu. I dostałem twój numer telefonu, znaczy się twój numer telefonu to już jest wszędzie. I powiem ci tak, Janusz to jest nasz kolega i powiem ci, że za to co zrobiłeś, twój numer sobie zrobimy. Kurwa, mamy takich informatyków, programistów, że znajdziemy twój numer po tych IP i cię dojedziemy. Ty, zadzwoniłem teraz znowu z innym głosem. Zasrał się, mówię ci. Dawaj, jeszcze my podzwonimy. Jeszcze ja zadzwonię, a jeszcze innym. Wejdź taki. Zabiję cię. Ten już był. Słucham. Ślomek, powiem ci tylko tyle, że normalnie będziemy cię normalnie, że tak powiem, zabierzemy cię na epokę lodowcową i tam dobra, nie będzie tam lepszy gościu, chłopie, jeżeli, tak się dojedziemy, że zobaczysz, nie? Jeżeli jesteś kolegą tego cepa, co mu Passata zabrali. No to co, no co mi zrobisz, no? Przekaż mu, no, że słucham. Gwałt przyjdzie w momencie, kiedy się tego najmniej spodziewa. Co ty gadasz, gościu, człowieku, bez mlecznika cię wydymamy tak, że OG zobaczysz. Gwałt. Człowieku... Michael...
ale posłuchaj mnie. Nawet nie wiesz, jakie on ma plecy tutaj w tym mieście i jakich on zna kolegów, mówię ci, no... Michael z termitem ogarną bucha i będzie OG gwałt, rozumiesz to? Co ty chłopie gadasz, naprawdę, weź skąd, Janusz się nie boli niczego chyba, że sąsiada, niczego więcej. Dobra, szykujcie się na OG gwałt, wszyscy po kolei, smarujcie już dupy. Dobra, dobra, ale najpierw umyję, co? Ty, co to znaczy OG gwałt, bo mi mówi, że mi zrobi? Wsiadaj. Ty, bo ja nie znam się na tych. Wiesz, co to znaczy? No? Że wsadzi ci w dupę. O. No dzwoni ten debil. Słuchaj mnie, kurwa, bo już normalnie traczę cierpliwość do ciebie, ty, kurwa, debilu. Mam wrażenie, jakbym z Piotrem, kurwa, moim gadał. Możesz co we łbie, czy nie. Albo ustawiasz się na tą surówkę i dostajesz w ryj, albo kończymy ten temat, nie masz mi nic do zaoferowania. Jo! Dawaj, toń! Toń! Kuźwa, za wolny ten pasat. Nie dogonisz tego. No chodź na te pięści, co? Nie wiem, dziada, nie słychać? No halo, halo! No? No słyszysz mnie, czy nie? Mam cześć z Januszem. O, samochód. Wysiadaj z tego auta, łapy do góry! Wysiadaj, powiedziałem! To zagnuj, no patrz, kurwa, nie boję się pistolet, no zobacz. No zauważyłem, nie boję się. Co to, kurwa? Halo. Co wy się pistoletu nie boicie? Co jest, boimy, dlatego zawróciliśmy, tylko nie rozumiem, czemu on nie gada. No on mówi ciągle do jak ciebie. Jak to nie? Janusz, drapnij się po gardełku. Halo, 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 no przecież mówię. No. Chcesz się bić, to dawaj do jakiegoś załunku. Dawaj za mną, ja wiem gdzie. Dobra, ale słyszysz go, kurwa? No właśnie. Ty, no co jest? Słyszysz mnie? Nie słyszę cię, ale przez telefon ci słyszę. To będziemy przez z telefonem w ręku się będziemy bić, kurwa. Na jedną rękę. Dobra. Nie, dziwna sprawa, ale jak trza, to trza. Trza, to trza. Jaki zaułek napierdalamy się bez żadnych butelek i kastetów. Dobra. Jak przegrasz, szykuj pasata i żonę. I ta syna. Nie ma już po co tu żyć. Wstyd jak chuj. Nara. Chcieliście się bić, ja jestem sędzią. Bijemy się pod moim biurem policji, tu nie będzie. Jak coś, to załatwię pomoc. I Pedro, co robimy tutaj? Dobra. Nie, dobijcie. Panowie, 2-2. Jakie 2-2? 1-1. Jeden na jeden. A ja nie wiem, czy kolega się dobrze... Nie no, 1-1, ja kurwa z tym. Janusz. Czekaj, ja rozbiorę się. Czyli 1-1. Tak. No dobra. Bo i się już padziak jest umieśniony. Chwilka, pan podejdzie do swojego samochodu, taktykę z zawodnikiem drugim opracuje, ja tutaj z Januszem. Chodź, po chodź pod kartony. Kosztuje w ogóle. Szepnij se. No. Z broni strzelaj. Strzelać z broni? Serio, od razu do nich. Jak w Minecraft'cie, takich, że na komputerach. Tak. On podejdzie, ty mówisz łapy. Nie, celujesz do nich, mówisz ręce do góry, dobra? Robimy tak? Tak, rób tak. Ja mam kajdanki. Dobra. Też mam. Dobra, panowie. Pierw jeszcze do zdjęcia, zapraszam tutaj. Chwila. Mam pomysł. Jakiego kurwa zdjęcia? Dobra, no zdjęcie musimy zrobić przed banką. A i serce mi bije. Nie, coś kurwa kręcicie. No dobra. No to jak nie chcecie... Kręcisz, kurwa. Przed tym. Jedyne co kręcę, to licznik w pasacie. Janusz, chodź selfie. Jedyne co kręcę, to silnik w pasacie, chora. Licznik, chora, nic selfie więcej. Selfie robimy. Oj, krzyk, se kaszlę. Naprawdę. Kurwa, pasata. Dobrze ty się czujesz, że ty pasata, zobacz. Pasat, to jest sztos. Janusz, to tak jak mówiłem, wiesz co teraz robić. Ja. Tak jak mówiliśmy o taktyce. Dobra. No dobra, to zapraszamy do walki. Już, kurwa. No panowie, boicie się? No boję się. Metagaming, live'a oglądają śmiecie. Śmiecie live'a oglądają.
Co za metagaming? Pewnie bana za to dostać, kurwa, za ten metagaming. Metagaming! Jeden na live widział, że chcemy ich zastrzelić. Debil. Oj, oj, oj.